Przyjdź Jezu, przyjdź, czekamy dziś do naszych serc, do naszych dni. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, bez Ciebie nic nie potrafimy uczynić. Ty nam dajesz wszystkie łaski, Ty nam dajesz moc do tego, aby chwalić Boga. Dlatego obdarz nas dzisiaj swoim szczęściem, abyśmy wydali owoc, owoc obfitości. I razem z Tobą, Święty Józefie, chcemy dziś prosić o te wszelkie potrzebne nam łaski. Bądź pozdrowiony, Święty Józefie, napełniony Bożymi łaskami. Pan z Tobą, błogosławiony jesteś między sługami Bożymi i błogosławiony, umiłowany Syn Twój, Jezus. Święty Józefie, opiekunie Syna Bożego, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Psalm 85. Oto Bóg przyjdzie, ażeby nas zbawić. Będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi. Oto ogłasza pokój ludowi i swoim wyznawcom. Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie dla tych, którzy Mu cześć oddają. I chwała zamieszka w naszej ziemi. Łaska i wierność spotkają się z sobą, ucałują się sprawiedliwość i pokój. Wierność z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość spojrzy z nieba. Pan sam szczęściem obdarzy, a nasza ziemia wyda swój owoc. Sprawiedliwość będzie kroczyć przed Nim, a śladami Jego kroków zbawienie. Kolejny raz słyszymy ten sam psalm. Ale dzisiaj zwróćmy uwagę na pokój, który jest owocem sprawiedliwości. Bo to właśnie sprawiedliwość idzie przed Panem, a zaraz po Nim kroczy zbawienie. Nieznany autor tego psalmu przyjął tę samą pozę, co prorok Habakuk. Tak jak prorok, zdziwiony teraźniejszością, stał i patrzył, aby przemówić. Tak psalmista po zapoznaniu się z sytuacją postanowił słuchać, co Bóg powie. I to jest najwłaściwsza postawa. Bo ci, którzy pragną przebudzenia i odnowy, powinni czekać na Słowo Boże. A jakie jest to Słowo dzisiaj? Jego Słowo ogłasza pokój. Ale pokój ten jest owocem bardzo konkretnych postaw. Najpierw trzeba odpowiedzieć na Jego miłość, a tą odpowiedzią jest porzucenie szaleństw przeszłości, aby w końcu żyć w bojaźni Bożej. I to jest zawsze jedna z najbardziej wzruszających scen w życiu człowieka. Kiedy Bóg w swojej sprawiedliwości okazuje nam miłosierdzie i przywraca nam raj utracony. Módlmy się. Niech nasze modlitwy wzniosą się do Ciebie, Boże,
i wyjednają nam Twoją łaskę, abyśmy przez czystość serca przygotowali się na obchód tajemnicy wcielenia Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Nabierzcie ducha i podnieście głowy, bo zbliża się wasze życie.